Mamy połączenie telefoniczne z redaktorem naczelnym Tygodnika do Rzeczy, Pawłem Lisickim. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu, dzień dobry. Obserwuje pan to, co dzieje się w polskim Sejmie? No na tyle oczywiście, na ile mi starcza czasu, bo nie da się jednocześnie redagować, pisać i obserwować, ale staram się w miarę uważnie obserwować. Jeden temat powinien pana szczególnie zainteresować. Wczoraj miała być procedowana i przegłosowana uchwała w sprawie 500-lecia reformacji. Ona trafiła do komisji, oburzyli się posłowie opozycji, powiedzieli, że oto polski parlament nie chce tej uchwały. Co pan w ogóle sądzi o pomyśle takiej uchwały i treści jej jeszcze jej nie znamy, bo jest w komisji, ale sam fakt, że ta uchwała się pojawiła, ma jakieś znaczenie. Czy ma jakieś znaczenie? Prawdę powiedziawszy, no, bardzo trudno oceniać uchwałę, nie znając jej treści. To jest podstawa każdej oceny. Natomiast no, biorąc pod uwagę, jak podzielone mogą być opinie dotyczące tego, co się działo 500 lat temu i jakie było źródło reformacji i jej skutki, moim zdaniem dla Europy jednak fatalne i tragiczne, no to wydaje mi się, że taki pomysł jest bardzo ryzykowny, bo może prowadzić tylko do dalszych podziałów, do ostrej dyskusji, a uchwały powinny być przynajmniej wiele tych uchwał, które są podejmowane przez Sejm, są podejmowane przez aklamację, czyli powinny mieć ze sobą no, albo wszystkich, albo zdecydowaną większość posłów. Tak w tym przypadku chyba nie będzie. Będziemy obserwować, co z tą uchwałą się dzieje, a z obserwacji tych pierwszych 5 dni premiera Mateusza Morawieckiego, co wynika zdaniem pana redaktora? No, ja bym podzielił, nazwijmy to, taką część dotyczącą pewnej wizji czy pewnego przekazu, którą premier Morawiecki stara się przekazać opinii publicznej. No to głównie było zawarte w jego exposé i w dwóch bodajże konferencjach prasowych, w których brał udział. A od tego, co jest wciąż rzeczą zagadkową i nieznaną, czyli od dalszego kształtu rządu. O ile ta wizja czy ten opis pozycji Polski, tej podmiotowości, wydaje mi się, że są rzeczą, no jakby to powiedzieć, trzeba to chwalić, bo to jest rzeczywiście nowe podejście i daje szansę na przyszłość. No o tyle sama pozycja premiera, w sensie takim politycznym, jest dosyć, bym powiedział, niepewna. No, w tym sensie niepewna, że sam już Jarosław Kaczyński w wywiadzie, którego udzielił w tym samym dniu, kiedy premier wygłaszał exposé, powiedział o tym, że w rządzie nastąpią poważne zmiany i teraz te zmiany mają być na początku stycznia, więc to jest taka sytuacja pewnego rozchwiania, tak bym powiedział. Które polega na dwuwładzy? No, która przede wszystkim polega na tym, że przecież sobie dobrze zdajemy sprawę, jak wygląda działanie ministerstw i ministrów, którzy nie są pewni swojej przyszłości. Ten stan tej niepewności trwa jednak bardzo długo, bo przypomnę, że pierwsze słowa o rekonstrukcji padły chyba w październiku, a może nawet pojawiło się to we wrześniu. Pojawiały się różne daty, kiedy ta rekonstrukcja ma się ostatecznie zakończyć, a teraz mówimy o początku stycznia, że dotyczyć ma kilku, znowu to są wyłącznie spekulacje prasowe, ale jednak istotnych ministerstw czy ministrów. Więc wyobraźmy sobie, jak funkcjonują te ministerstwa w sytuacji, w której ich szefowie przez tyle czasu nie są pewni, czy pozostaną na stanowisku. To jest to, o czym mówię, czyli pewnego rodzaju taka niepewność towarzysząca wielu działaniom. Szczególnie dotkliwe dla Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Ministerstwa Obrony. No właśnie, no bo to są też, powiedzmy sobie tak, no, pytanie brzmi tak, czy w tej chwili, w ciągu ostatnich kilku tygodni, najbliższych kilku tygodni, partnerzy Polski mogą poważnie traktować ministra spraw zagranicznych, co do którego przyszłości wszyscy mówią, że najprawdopodobniej on już dalej urzędować nie będzie. Może będzie, nie wiem, ale tak czy inaczej to na pewno podważa jego pozycję. No, podobnie się dzieje w przypadku ministra obrony narodowej, zarówno jeśli chodzi o podejmowane przez niego, nie wiem, zobowiązania, jak i rozmowy, które prowadzi, jak i inne projekty dotyczące chociażby zakupu broni. No, krótko mówiąc, ktoś, co do przyszłości, kogo mamy tak duże wątpliwości, z pewnością silnej pozycji i autorytetu mocnego nie ma i trudno go traktować jako poważnego partnera w różnych przedsięwzięciach. Dlatego moim zdaniem taka rekonstrukcja, jeśli ma sens, to powinna trwać jak najkrócej. No, tymczasem znowu teraz mówimy, jak mówię, bodajże słyszałem padł termin 11 stycznia. Być może się nagle okaże, że to nie będzie 11 stycznia, nie wiem, będzie początek lutego.
No to moim zdaniem nie jest dobry pomysł. Ale jakoś to Rzeczpospolita wytrzyma te 3 tygodnie jeszcze bez głębokiej rekonstrukcji. Były państwa, które wytrzymywały lata w ogóle rządu, więc w tym sensie to jeszcze dużo przed nami. Możemy popatrzeć na naszego zachodniego sąsiada albo południowego sąsiada. No losy premiera niepewne w Czechach, losy pani kanclerz również w jakimś zawieszeniu. A my mamy przynajmniej pewnego premiera i przynajmniej stabilną większość sejmową, co jest moim zdaniem ogromnym atutem Polski, właśnie w porównaniu z innymi państwami, często jest to rzecz niedoceniana. To, że to jest tak stabilne, trwałe i wydaje się, że nic temu nie zagraża, jest ogromnym atutem również w relacjach międzynarodowych. A ogromnym atutem Tygodnika do Rzeczy jest Piotr Semka, który napisał bardzo ciekawy artykuł w tym numerze Tygodnika do Rzeczy na temat relacji między PiS-em, relacja PiS-Żydzi. To był temat artykułu o tym, co się dzieje u ojca Rydzyka, o ważnym spotkaniu, o tym, że tutaj się coś istotnego wydarzyło. No chyba się coś istotnego wydarzyło, ponieważ wszystko się chyba zaczęło w takim sensie symbolicznym od tego, no, że ojciec Rydzyk faktycznie w Toruniu, w kościele Najświętszej Marii Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji zbudował kaplicę Polakom, którzy ratowali Żydów. I to jest, przypomnę, że taki pomysł, żeby powstał pomnik poświęcony Polakom ratującym Żydów, był też w Warszawie, ale spotykało się, jak to powiedzieć, też z oporami części przynajmniej środowiska żydowskiego i na pewno części środowiska liberalnego. No a ojciec Rydzyk nie musiał się, że tak powiem, o to troszczyć. Zrobił to u siebie w kościele i bardzo dobrze. I to było chyba takim punktem wyjścia do innego etapu, czy nie jak to nazwać, może tak, etapu rozmów z przedstawicielami środowisk żydowskich. Potem było spotkanie w ambasadzie Izraela, zresztą mam wrażenie, że nowa ambasador Izraela przyjęła nieco inny sposób postępowania niż jej poprzednik pan Pelek, czyli po prostu postanowiła sama zorientować się, jak to jest z tym, że rzekomo część polskiej prasy, szczególnie prawicowej, czy polskich mediów jest antysemicka. Sama postanowiła to sprawdzić i chyba doszła do całkiem odmiennego przekonania niż właśnie jej poprzednik. Odwiedzała różne redakcje, spotykała się z różnymi ludźmi i chyba wyciągnęła stąd wniosek, że te opowieści są nieprawdziwe, zniekształcone i że warto rozmawiać z przedstawicielami, nazwijmy to, szeroko rozumianej prawej strony. No i tutaj faktycznie się coś nowego wydarzyło. To jest o tyle ważne, że biorąc pod uwagę, jak złą prasą cieszy się Polska w kręgach liberalnych, szczególnie Unii Europejskiej, no to to, czego im brakuje, tym przeciwnikom Polski, to pełni złego obrazu, to oczywiście byłby antysemityzm. To, że udaje się utrzymywać dobre czy coraz lepsze stosunki z Żydami, oczywiście bardzo utrudnia taką złą opowieść o Polsce. Ale nie utrudniło dziennikarzowi Die Zeit, nie wiem, czy temu, którego spotkaliśmy w Berlinie w czasie naszego spotkania, dziennikarze mówią o Polsce, bo był tam dziennikarz Die Zeit, do napisania artykułów. Die Zeit pojawił się artykuł Dyktatura, pisana literkami Solidarności i na końcu znak zapytania. To może ten znak zapytania jest naszym sukcesem, panie redaktorze. No tak, ale jeśli ten nasz sukces się ograniczy tylko do znaku zapytania, to cóż to za sukces byłby wyjątkowo marny. Nie, no znaczy ja obserwuję od dłuższego czasu, zresztą to wszyscy pewnie widzą, taką próbę poradzenia sobie z faktem, że tak, no właściwie najchętniej przeciwnicy obecnego rządu ogłosiliby, że to jest dyktatura bez żadnego znaku zapytania. No ale jakby to powiedzieć, byłoby to takie skrawo absurdalne, że jednak się do tego nie posuwają. W związku z tym powstają różnego rodzaju dziwolągi słowne, którymi na różne sposoby się próbuje używać, żeby pokazać, że coś z tą dyktaturą jest na rzeczy. Na przykład mówi się demokratura, a inni mówią pełzający autorytaryzm, a jeszcze inni mówią pełzający zamach stanu. No, różni publicyści wymyślają różnego rodzaju formuły, które mają skryć to, że tak naprawdę nie potrafią powiedzieć, o co im chodzi, w związku z tym próbują rzucać cień podejrzenia na to, co się w Polsce dzieje.
I to się udaje, ale wszystkie pytania, które mają Państwo do pana redaktora Pawła Lisickiego, będą Państwo mogli osobiście zadać na Jarmarku Wnet w 23 grudnia w sobotę, bo od 10 będzie podpisywał swoje książki. Prawda? Tak, prawda, prawda. Zapraszam wszystkich Państwa o 10 i 23 grudnia, tuż przed Wigilią, to będzie dosyć późno, ale ci, którzy jeszcze do tego czasu nie zdążą zrobić prezentów, to zapraszam do kupowania moich książek, szczególnie tej ostatniej, Luther, Ciemna strona rewolucji. Także myślę, że to się w sam raz nada pod choinkę i zastąpi debatę na temat uchwały w Sejmie dotyczącej 500-lecia reformacji. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. I serdecznie pozdrawiam. Paweł Lisicki był gościem Poranka Wnet. Dziękuję bardzo.